Siema, siema, cześć, witajcie, tutaj Xero i witam was w kolejnym odcinku na Hardkorze. W tym odcinku wam pokażę ogólnie, jak tutaj sobie gramy i jak nasza gildia wygląda, jakie mam itemki, jakieś tam statystyki i takie rzeczy. Chwilkę sobie oczywiście pobiegamy po kuboidzie, a na samym początku chciałbym was zaprosić do dania lajka, dokładnie tak, ponieważ ostatnio no, te wyświetlenia są różne na moim kanale, też sporo nie nagrywałem. A naprawdę na hardkorze mam taką zajaweczkę, żeby tutaj coś ponagrywać, więc byłoby super, jakbyście zostawili tą łapkę w górę, też możecie napisać w komentarzu coś, ja wam przypnę serduszko. No i dobra, psajcie, ogólnie psajcie, tak, posłuchajcie, tak, ja tutaj to jest, jak coś nagrywam, to mówię jak Greta, a dobra, nieważne. Jesteśmy oczywiście na hardkorze, jak widzimy topka, jak na razie tylko tam kilka gildii ma powyżej 1000. Gram oczywiście w gildii light. Co do moich killi, mam jednego killa, 0 zgonów, ponieważ ostatnio też mało grałem. Na początku ogólnie tryhardowaliśmy, teraz już troszeczkę mniej osób, ale myślę, że to kilkanaście tam zawsze jest. Co do moich itemków, aktualnie mam no standardowe itemki jak na hardcora, 5-3-2, jakiś tam łuk, refile, jak sami wiecie, wszystko leci oczywiście nie ze stołna, tylko trzeba szukać tych rud, więc to też nie jest takie easy. Co do secików, no to mam tam różne części do połączenia. Co do perełek, w ogóle z jednej strony fajna opcja, bo jest ich naprawdę dużo, ale też w sumie jak widziałem na różnych tam streamach, ludzie po kilka staków mają tych pereł i się perłują, żeby uciec. No troszeczkę moim zdaniem ich jest za dużo, ale no też fajnie, że w ogóle można znaleźć endermany, a nie jak na poprzednich tych starych edycjach skafa, że perła to był stak złota czy coś. Więc teraz tak na pewno nie jest. Co do liczby graczy online, w tym momencie jest chyba około 900 osób, więc no jest to sporo jak na serwer, gdzie trzeba kupić wejścióweczki. No i dobra, teraz wam pokażę ogólnie, jak wygląda cały kuboid. Nie jest on oczywiście jakiś najlepszy na serwerze czy coś. Tutaj mamy jakieś drzewka, oczywiście jabłka trzeba sobie dropić z tych drzewek, trzeba je ścinać. Fajnie się oczywiście też ścina motyką, ale dobra, nie będę mówił rzeczy oczywistych. Tutaj mamy farmę bambusa. O kurde, nie da się przez to przejść. Tutaj jakieś inne farmy, jakaś trzcina, takie rzeczy. Tutaj jakieś nasionka, wielka ilość skrzyni. Tutaj mamy krówki, ale tam już nie będę zaglądał. I dobra, co by wam tu jeszcze pokazać? Tutaj naprawdę mnóstwo tych skrzynek. Dobra, mogę wam w sumie pokazać, jak tu wygląda nasza fosa. Tutaj nasza fosa, jest to fosa wodna, wykopana do bedrocka oczywiście. I są tabliczki, żeby też nie dało się jakoś tak bardzo łatwo wyjść z tej fosy. No, może poza perełkami, gdzie wtedy można naprawdę, na pewno łatwiej wyjść. Fosa oczywiście wykopana ze wszystkich stron. Mogę wam tutaj na szybkości pokazać, jak to wszystko wygląda. O, jeszcze redstone. Tak, no, fosa standardowa jak na hardcora. Więc dobra, wyjdźmy sobie tutaj. Oczywiście to jest zabezpieczenia, żeby nikt za nami nie wszedł. A jak już wejdzie, no to zostanie uwięziony w naszym kuboidzie. O, tutaj coś jeszcze jest. Okej, tutaj jakiś pokoik, nieważne. Kuboid mamy naprawdę malutki, ponieważ chcieliśmy, żeby był w miarę bezpieczny. Jak na razie jeszcze tam bojek czy czegoś takiego nie ma. No i co? Tutaj przepalarki, piecyki. Dobra, chodźmy teraz do góry. Tutaj ogólnie, no jak sami wiecie, na hardkorze są spawnerki. Mam tutaj spawnerki, fajnie się naprawdę XP, tam 30 level to jest kwestia chwili tak naprawdę. Tutaj enchanty standardowe, kowadła, takie rzeczy. Tutaj naprawdę najważniejsza rzecz chyba na serwerze hardcore, obsidianiarka, bo jak sami wiecie, no tutaj nic nie leci ze stołna, więc kopie się obsa. Też jakiś tam expik leci, więc zawsze coś można sobie poexpić kopiąc tego obsa. Tutaj nic ciekawszego tak naprawdę. No i w sumie możemy przejść się do góry. Okej, przeskoczyłem. Tutaj jeszcze farma kaktusów, automatyczna. O, tam jest creeper.
Naprawdę, no, Kuba i tak razie jeszcze nie jest ogarnięty do końca, bo też jakoś bardzo się tutaj nie staramy, żeby mieć jakiś najlepszy kuboid na serwerze, jakiś zamek czy coś w tym momencie. Więc taki stan surowy w tym kuboidzie, tak mógłbym powiedzieć. No i dobra, chodźmy do góry. Już wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tutaj oczywiście standardowe cobblestone'iarki. Tutaj mamy jajko Denka. Jak ktoś wie, o co chodzi, jest ze starych czasów, no to już wie, o co chodzi. A tutaj co się stało? Bunty zabiły. Okay. Bunt zginął. Okej, okay, no nie wiem. Tutaj jeszcze jakieś tabliczki. O, tutaj jakieś wyzwiska gildyjne. Dobra, chodźmy do góry. Już wam pokażę też, jak to wszystko wygląda. No, standardowy żółwik, jak na serwery takie przystało. Tutaj mój Ender, już wam pokazywałem, jak to wszystko wygląda. No i dobra, wyjdźmy teraz. O, tutaj coś jest zepsute. Może tutaj to załatam, żeby woda tutaj się nie rozlewała. Standardowe też wyjście z tego żółwika. No i dobra, mniej więcej wygląda to tak. O kurde, nawet nie wiem, co tam przy żył góry jest. Aha, no tak, kiedyś na hardkorach przecież robiło tak, że bo też woda broniła po prostu trochę obsydian, żeby tak łatwo nie wybuchał. Przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem, jak jest w tym momencie. No ale w sumie jak tam jest źródełko, no to ta woda tutaj się nie skończy nigdy i będzie naprawdę o wiele trudniej wbić. Jak sami widzicie, cała platforma jest zaopsowana. No trochę tego opsa ludzie z gildii kopali. Tutaj jakieś takie beczki małe, jak to za starych czasów bywało oczywiście. Tutaj napis Lexan, tam gildia Light, bo jak wiecie, gram w Lightach. No i co, no Kuboid tak też jak na razie tutaj nic specjalnego nie ma. Jest fosa oczywiście, jak wam wcześniej pokazywałem. Co do biomu, no jesteśmy w szczerze takim średnim biomie, bo mamy tam jakąś wodę, tutaj coś. Ale tak naprawdę, no teren jest fajnie wyrównany, tak jak też ze starych czasów się równało tereny na, nie wiem, 200 kratek czy coś. Tutaj jeszcze takiego terenu nie ma, ale myślę, że do klepy ten teren jest jak najbardziej ok, oprócz tej wody i tam bagien. Dobra, możemy jeszcze przebiec na drugą stronę i też wam pokażę, jak to wygląda z tamtej strony. Dzisiaj tak naprawdę chciałem wam tylko tak pokazać Kuboid, jak wygląda, co tutaj się dzieje, co jest w środku gildii. Bo wiem, że takie odcinki tam niektórzy naprawdę lubili oglądać i oglądali, czy to z Craftcora, czy także z poprzedniej edycji serwera Hardcore. Dobra, tutaj ogólnie jeszcze jest górka do skopania. Tutaj nie wiem, co tu autor miał na myśli, coś takiego. Tutaj jeszcze więcej bambusów. No i tutaj oczywiście fosa, jak już mówiłem, że jest z każdej strony. O, tu w ogóle jakieś góry mamy. Więc tak to wszystko wygląda. Ej, kurde, jak teraz mam stąd wyjść? O, dobra. Okej, dobra. Nieważne. No i co, nie przedłużając, wydaje mi się, że pokazałem wam wszystko, co jest na tym kuboidzie. Jak na razie szału nie ma, ale myślę, że jak na początek edycji ten kuboid i tak naprawdę fajnie się prezentuje. Jakiś design też pewnie się pojawi niedługo. No i co, na pewno dzisiaj czy tam jutro pójdziemy na jakąś klepę. Jeśli coś się nada na wrzucenie, no to wrzucę wam taki odcinek jak za starych czasów sklepy. Dzisiaj taki bardziej base tour gildii. Na pewno będzie jeszcze drugi base tour, jak na pewno coś tutaj ogarniemy, bo nie sądzę, że tu nie ma mieć żadnego designu czy coś, tylko takie schodki z kobla i w ogóle, więc na pewno coś się pojawi. No i co, nie zapomnijcie dać tej łapeczki w górę oraz w komentarzu napisać coś tam, a ja wam przypnę to serduszko. Też w sumie możecie dać unsuba i dać suba od nowa z dzwoneczkiem, bo ten YouTube to naprawdę różnie działa, tym bardziej, że miałem tam przerwy chyba 9 miesięcy, więc te wyświetlenia też są różne. A chciałbym sobie naprawdę bardzo ponagrywać z hardcora, tak żeby ktoś to oglądał, a nie tam kilkaset osób czy coś. No bo tak naprawdę, no z innego serwera bym nie nagrywał, no może najwyżej z Craftcora. Bo raczej, jak sami wiecie, w Minecrafta teraz się mało gra. Dobra, nie przedłużając, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Jak mówię, na dniach odcinek się pojawi. No i co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.